Ale najpierw witam Państwa serdecznie. Pierwszy utwór, nasza klasa, napisany w latach 80., wczesnych latach 80., kiedy wielu Polaków wyjeżdżało z kraju. Sam Kaczmarski też po ogłoszeniu stanu wojennego nie mógł już z Francji wrócić do Polski i wrócił dopiero po dekadzie. Przypuszczam, że wielu z Państwa pamięta te czasy. Ja na dobre czy na złe nie mam takiej możliwości, więc wiem tylko to, co o nich usłyszałem, zobaczyłem. Pewnie dla wielu z Państwa to są czasy znacznie bliższe. A kwestia emigracji pojawia się też w kolejnym utworze, który zagram. Nazywa się on Opowieść pewnego emigranta. Emigrantem tym jest polski Żyd, który wskutek wzrastającej fali antysemityzmu pod koniec lat 60. wyjechał z Polski właśnie do Stanów Zjednoczonych i piosenka jest zapisem jego zwierzeń. Oczywiście zwierzenia, najlepszą okazją do zwierzeń jest alkohol, zatem możemy sobie wyobrazić właśnie taką scenę, w której ten polski emigrant przy kieliszku, pewnie nie jednym, snuje opowieść o swoim życiu. Opowieść pewnego emigranta. Nie bój się, nie zabraknie, to krajowa czysta. Ja widzisz, przed wojną byłem komunista, bo ja chciałem być kimś, bo ja byłem Żyd. A jak Żyd nie był kimś, to ten Żyd był nikt. Może stąd dla świata tyle z nas pożytku, że bankierom i skrzypkom nie mówią ty Żydku. Ja bankierem nie byłem ani wirtuozem. Wojnę w Rosji przeżyłem, oswoiłem się z mrozem i na własnych nogach przekroczyłem Bóg. Razem z Armią Czerwoną, jako boli truk. Ja byłem jak Mojżesz, niosłem prawa nowe, na których się miało oprzeć odbudowę. A potem mnie, lojalnego komunistę, przekwalifikowali na manikirzystę. Ja kocham Mozarta, Bóg to dla mnie Bach, a tam, gdzie pracowałem, tylko krew i strach. Spałem dobrze przez ścianę, słysząc ludzkie krzyki, a usnąć nie mogłem przy dźwiękach muzyki. W następstwie października tak zwanych wydarzeń już nie byłem w urzędzie, byłem dziennikarzem. Ja znałem języki, nie mnie uczyć jak pisać wprost to, co łatwiej można pisać w spak. Wtedy myśl się zrodziła, niechcący być może, żem się z krajem tym związał jak mogłem najgorzej. Same hańby zasługi Warszawa czy Kraków, Gomułka nam powiedział, Polska dla Polaków. Już nie dla przybłędów pospolita rzecz, Wiesław jak faraon popędził nas precz. I szli profesorowie, uczeni pisarze, pracownicy urzędu, szli dziennikarze. W Tel Awiwie właśnie zza rogu z rozpędu wpadłem na byłego kolegę z urzędu. I pod ścianę płaczu iść mi było wstyd, czy ja komunista, czy Polak, czy Żyd. Nie umiałem jak on chwały czerpać teraz z tego, że się z bankruta robi bohatera. Wyjechałem, przeniosłem się tutaj do Stanów. Mówią, czym jest komunizm, ucz Amerykanów. Powiedz im, co wiesz, co na sumieniu masz, a odkupisz grzechy i odzyskasz twarz. A ja przecież nie umiem nawet ująć w słowa, jak wygląda to, co niszcząc zbudował. I tak sam sobie zgotowałem zgubę. Menoman, nie skrzypek, nie bankier, ołówek, oficer polityczny, nie ruski gieroi, ani syjonista, ani też i goj. Jak ja powiem Jehowie, sam Jahwe stan, z tą Polską związanym pen powinął hanb. Jak ja powiem Jehowie, sam Jahwe stan, z tą Polską związanym pen powinął hanb.